Już po raz czwarty na krotoszyńskim rynku odbył się świąteczny jarmark. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach przy znacznym udziale Stowarzyszenia Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości. Lista organizacji współpracujących jest zresztą bardzo długa. Swoje prace prezentowały zarówno uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Zespołu Szkół Specjalnych Konarzewskiego Stowarzyszenia Motylek i Świetlicy Środowiskowej w Kobiernie, jak i emeryci. Było też mnóstwo słodkości, wypieków oraz gorących zup. W specjalnym namiocie przyjaciele Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej czytali dzieciom bajki, a swoje maszyny prezentowali motocykliści z klubów Ignis Ardens i Altimers. Na scenie swoje talenty prezentowały dzieci z krotoszyńskich przedszkoli i szkół. Odbyło się też gotowanie z dwójką, czyli pokaz umiejętności kulinarnych uczestników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Punktem kulminacyjnym stała się odśpiewana wspólnie świąteczna piosenka Jest taki dzień, podczas której zbierano datki na rzecz poszkodowanych mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Ta akcja odbyła się pod patronatem senator Angeliki Możdżanowskiej. My mamy wszystko rękodzieło, własnoręcznie wyprodukowane, świąteczne. Także zapraszamy karteczki świąteczne, bombeczki, wianeczki, choineczki, bałwanki. Co kto sobie zapragnie, zapraszamy serdecznie. Prezenty, które robimy, są zawsze skierowane do dzieci, do pomocy tym dzieciom. Bardzo często szkoły również i przedszkola zapraszają nas na różnego rodzaju pokazy z motocyklami. Także znajdujemy też ten czas na przyjemność i na to, żeby sobie tymi motocyklami pojeździć. Dzisiaj mieli Państwo okazję, myślę, że jeszcze nadal na zewnętrznej części tej imprezy stoją motocykle z kolegów klubu motocyklowego Altimers, gdzie można też sobie pooglądać i zobaczyć ładne sprzęty, ładne maszyny. Mimo zimowej aury udało się nam dotrzeć. Jak się mówi? Zaśpiewają tu przed Państwem, ale zaśpiewają dla Jankowa Przygodzkiego. Miał być z nami Pan Sołtys. Czy jest Pan Sołtys tutaj może Jankowa? Jeżeli jest, to zapraszamy oczywiście go tutaj. Te mikrofony to im dajcie. Nie, dzisiaj wspólnie śpiewamy dla Jankowa. Jest Pan Sołtys? Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry i zapraszamy na scenę. Proszę Państwa, dla Jankowa, przed Państwem, wspólnie śpiewamy z takimi osobistościami, proszę Państwa. Akcja klasy pierwszej A pod honorowym patronatem pani senator Angeliki Możdżanowskiej. Już gotowe gwiazdy, to zaczynamy. Tam śpiewa Agata. Agata. Dzień, który gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, którym radość wita wszystkich. Dzień, który upała na wysokości, to na wysokości, na boku. Yeah.
spokojnych, radotnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście Państwo od tych trudów codziennych, od tego zabiegania odpoczęli w rodzinnym, miłym gronie. A na nowy rok wszystkiego najlepszego. Oby nie był gorszy właśnie jak ten, a miejmy nadzieję, że będzie w imieniu własnym całego samorządu gminy Krotoszyn. Wszystkiego najlepszego. Chciałam podziękować za tą wspaniałą inicjatywę. Jest taki dzień wspaniały, cudowny, który zbliża się wielkimi krokami, kiedy to wszystkie spory milkną, kiedy pojawiają się te tylko pozytywne wrażenia, kiedy przychodzi refleksja mijanego roku, kiedy nad żółtkiem pochylamy się i tylko wiara, nadzieja i miłość towarzyszy nam na najbliższe dni. Życzę Państwu przede wszystkim spokoju, wytchnienia od tych codziennych trosk, miłości, zrozumienia oraz tego rodzinnej atmosfery. A nowy rok niechaj przynosi nowe wyzwania, nowe plany i nowe marzenia, bo bez planu to życie nie ma sensu. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję za ten gest serca. Po prostu na powiat krotoszyński, na mieszkańców Krotoszyna zawsze można liczyć i o tym, panie burmistrzu, przekonujemy się codziennie. Dziękuję bardzo. Ja tak powiem, najbardziej przyjemne, ale myślę, że będą rodzinne, spędzone w gronie swoich najbliższych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się przyłączyli do tej akcji. Również pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tych świąt, miłej, rodzinnej atmosfery. Dziękuję bardzo. Jeszcze powiem, że ja mam takie szczęście, że wokół mnie są zawsze cudowni ludzie. Dziękuję Wam, że jesteście, bo tutaj się dzieją rzeczy magiczne. Tutaj po prostu chce się wracać. Tu się czuję zawsze jak u siebie, co podkreślam na co dzień, ale dzięki takim wspaniałym inicjatorom też jak pani Monika, jak stowarzyszenie, jak ci wszyscy wspaniali dzisiaj współorganizatorzy, bo bez nich nie byłoby dzisiaj naszego tego wspólnego spotkania. Jeszcze raz cudownych świąt Bożego Narodzenia i przede wszystkim spokoju i tej niedzielnej atmosfery, którą jeszcze Państwo dzisiaj spędzą. Wszystkiego dobrego. Krotoszyn to jest w ogóle magiczne miasto. Włączamy się w akcję Cała Polska czyta dzieciom, również cały Krotoszyn czyta dzieciom podczas jarmarku świątecznego. Bardzo się cieszymy, że Państwo nas tutaj mile powitali, także oklaski tutaj dla naszych zaproszonych gości, którzy zjawili się dzisiaj podczas jarmarku świątecznego. Mikołaj. Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają. Moc prezentów każdemu przyniesie, każde dziecko z prezentów się cieszy. A Mikołaj, choć siwą ma brodę, to wśród dzieci wciąż czuje się młodo. Wszystkie głaszcze potwarza, prezentami obdarza i o każdym pamięta w te święta.